Hej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie. Z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku z Selene Apoptosis. I widzę, że dawno tego nie było, tej naszej Selene. No i stęskniliście się. Definitywnie się stęskniliście za tą serią. Oczywiście ja też poniekąd, nawet sobie musiałem przypomnieć dokładnie, na czym skończyliśmy. No i tak, Ethan pobił naszą... nie pamiętam, jak ona się nazywała. No, pobił swoją żonę. I z tego co wiem, teściu miał przyjść po jej rzeczy, więc zobaczmy, jak dalej potoczy się ta historia. Jesteś ściekiem, Ethan. Bezwartościowym ściekiem. Ethan zakręcił kran i spojrzał na swoje odbicie w dużym lustrze. Kilka kropel wody zadrżało mu na czubku nosa i brodzie. To był dobry cios. Proszę pana, przepraszam, ale... Proszę pana? Wszystko w porządku? Ma pan... Krew sączyła się z rozciętej wargi. Ethan wytarł ją wierzchem dłoni. Tak. Tak, w porządku. Przepraszam, nie chciałem cię zatrzymywać. Uśmiechnął się. Świeża rana znów nabrzmiała krwią. Czerwona plama rozlała się po jego twarzy, tak jak powinna. Ethan nie okłamał kelnera. Naprawdę wydawało się, że wszystko jest w porządku. Może nie w taki sposób jak poprzednio, ale biegi w jego głowie znowu zaczęły się poruszać. Kiedy wrócił do domu, panna Mirles już nie było. Okazało się, że nawet nie zabrał kluczy od sąsiadów. Na początku Ethan zakładał, że pan Mirles może odwołał wizytę, ale gdy tylko otworzył drzwi, jego wątpliwości zniknęły. Korytarz wypełniał silny, nieznany zapach. Może to być woda kolońska pana Mirlesa. Może zapach samego mieszkania, odkąd Hope zniknęła. Pan Mirles musiał zabrać klucze swojej córki. W jakiś sposób ta myśl nigdy wcześniej nie przyszła do głowy Ethana. Ciągnął powietrze przez nozdrza i nagle poczuł tak ostro i wyraźnie, jak w swoim śnie, że coś się wydarzy. Ethan rozejrzał się po pustym, ciemnym pokoju i sięgnął po telefon. Czy chodziło o kolejne wykonywanie rytuału? Czy może miał nadzieję, że tym razem coś pójdzie inaczej? Krótkie sygnały dźwiękowe. Ethan pomyślał, że można bezpiecznie powiedzieć, że coś się już dzieje. Pytanie brzmi: co? I gdzie? Coś zmieniło się na zdjęciu i nie chodzi o to, że w szafie brakuje ulubionej bluzki Hope. Jeśli znajdziesz różnicę, wygrywasz. Jeśli zauważysz różnicę, będziesz wiedział, gdzie poruszają się koła zębate. Korytarz. Miski z wydmuszkami na komodzie pełne drżenia i kurzu. Kuchnia. Nierówny rząd szklanych słoików na półce. Pusty ekspres do kawy, na dole którego widać suchą czerń, łyżki, widelce i noże, niektóre bardzo ostre. Łazienka. Lustro na ścianie, a w odbiciu zamknięte drzwi są otwarte. Nie, nie tutaj. Co powiesz na... Ethan oblizał rozciętą wargę. Tak, to jest to. Musi teraz sprawdzić pocztę. Ethan przeglądał się uważnie. Wydawało się, że minęło dużo czasu. Jego skrzynka pocztowa była pełna wszelkiego rodzaju e-maili, ale Ethan nawet nie patrzył na nazwiska. Szukał czegoś wyjątkowego. Co takiego było, powiedzmy,
W wiadomościach z agencji, które stopniowo stawały się coraz bardziej zaniepokojone. W pewnym momencie zaniepokojone zmieniło się w zimne i agresywne. Ethan bezczynnie przejrzał zawiadomienie o rozwiązaniu umowy. Nie to. Zaczął od najstarszych e-maili i przejrzał wszystko aż do samej góry. Nic. Może szuka w złym miejscu. Może po prostu nie ma czego szukać. Nie. Coś się dzieje. Pytanie brzmi, co i gdzie? A Ethan był tak bliski dokładnej odpowiedzi na to pytanie, że światło nowej wiedzy mogło wypalić jego oczy. Na szczycie listy znajdowała się wiadomość bez tytułu. Może Ethan przegapił to za pierwszym razem, a może po prostu nie było tego wcześniej. Nadawcą był ten sam pisarz, do którego Ethan zgłosił się na wolontariat do pomocy, całkowicie za darmo. Płuca Ethana zmieniły się w opróżnioną piłkę bilardową. Kliknął na nazwę wiadomości bez nazwy. Oczywiście żartuję. Wiadomość miała nazwę. Klienci pocztowi ostrożnie dodają bez tytułu, zamiast pustego wiersza. Na wypadek, gdybyś go zgubił podczas pisania e-maila, ponieważ coś właśnie wydostało się z otwartych drzwi w lustrze w łazience. Biedak błagał Ethana, żeby przyszedł. Mail informował, że nie może spać. Był przestraszony, wyczerpany i nie wiedział, kogo jeszcze mógł o to zapytać. Wkrótce coś do niego dotrze, jeśli niczego nie wymyśli. Nie wiedział, czy ma to związek z pracą, którą wykonywał. Nie wiedział, jak odpędzić to, co osiadło w jego domu. Wiedział tylko, że coś ogromnie głodnego patrzy na niego z ciemności. Wiesz, o co mi chodzi, prawda? Ethan wiedział. Zanim skończył czytać wiadomość, Ethan już wiedział, co powinien zrobić. Idź na ratunek albo nie wtrącaj się. Wiecie, co mi się wydaje? Wydaje mi się, że jak pójdziemy na ratunek, to my będziemy postacią z okna, która się tam czołgiwała. Na jednym z endingów. No ale dobra, zapiszmy i lećmy na ratunek. Znajomy nie wiedział, czy to wszystko ma związek z pracą, którą wykonywał. Ale co z pracą Ethana? Czy jego badania mogą rzucić światło na to, co drzemie w ciemności i obudzić to? Czy to gorliwa ciekawość Ethana, czy pytanie, które drażniło jego apetyt? Który został przeklęty? Kura czy jajko? Ethan był zły. Zły jak diabli. Chciał to dokończyć. To wszystko. Raz na zawsze. Chciał zmierzyć się ze swoim strachem, nawet jeśli strach nie był już jego własnym. Nawet jeśli czołgał się przez druty i wspinał na wieże komunikacyjne, aby wydychać w powietrze swoje szkodliwe zarodniki. Ethan był zły, ale także przerażony. Miał myśleć, że złudzenie zakorzeniło się i umocniło, gdy próbował oszukać samego siebie. Był tak bezcielesny, jak e-mail w jego skrzynce, a jednocześnie tak samo prawdziwy. Ethan chciał zmierzyć się ze strachem, aby przybrał kształt i nazwę. Pudełko, w którym ten strach mógłby się zmieścić. Może wtedy mógłby sobie z tym poradzić. Dlatego kiedy Ethan usiadł za kierownicą swojego starego sedana, nie robił tego dla pisarza, którego dręczyły cienie. Robił to dla siebie. Znajomy w e-mailu szczegółowo opisał, jak znaleźć jego dom i jak się do niego dostać. Za dużo szczegółów, jakby już pogodził się ze swoim losem. Wkrótce coś do niego dotrze, a on niczego nie wymyśli. To tylko zawiadomienie, panie Harrison. Powiedzenie zakończenia życia. Dzieje się tak, gdy zbyt długo patrzysz w otchłań.
ale patrzenie nie wystarczy, prawda? Świecisz w nią latarką, rzucasz kamieniami i gwizdasz gorączkowo, jak wandal, któremu udało się dostać do opuszczonego domu. Jesteś podekscytowany i przerażony. Potem pozostaje tylko przerażenie, gdy zdajesz sobie sprawę, że drzwi zatrzasnęły się za tobą, a klamka ani drgnęła. Ta myśl sprawiła, że Ethan przyspieszył. A potem równie gwałtownie nacisnął hamulec. Koła wydały krótki, histeryczny pisk. Samochód skręcił i zatrzymał się na poboczu. Krew pulsowała mu w uszach. Oddech Ethana przed w krótkie westchnienia. Jego oczy szukały na ślepo w ciemności. Uspokoiwszy się trochę, udawał. Komu? Nocna droga była pusta. Że studiuje trasę w nawigatorze. Ale w jego głowie była tylko jedna myśl. Co on robi? Co on do cholery robi? Wygląda na to, że zapytał o to głośno. Nie było nikogo, kto mógłby odpowiedzieć. Jeszcze nie jest za późno, żeby zawrócić. Zawróć samochód, wróć do miasta, do mieszkania. Połóż się na sofie i śpi. Śpi, śpi do rana. Rano próbowałby zadzwonić do Hope i... Ta myśl została przerwana. Właściwie od samego początku do niczego to nie prowadzi. Ślepy zaułek. Prawda była taka, że nie miał miejsca ani powodu, by wracać. Miał wrócić do przeszłości, a to zadanie wykraczało poza niego i jego starą Toyotę. W chwili obecnej nie zostało mu nic poza granitowo-szarą drogą i decyzją, by jechać. Gdyby się pospieszył, nadal mógłby być w stanie pomóc. Samochód powoli ruszył. Reszta drogi, a niewiele zostało. Ethan rozmyślał o swoim znajomym. Może byli przyjaciółmi? Prawdopodobnie. Nie zapraszasz znajomych w podróż na dno otchłani, prawda? Ethan myślał o swoim przyjacielu, a zwłaszcza o tym, jak długo nie spał. To było... Ethan spojrzał na telefon w otwartym schowku. Dość długo. Mniej więcej miesiąc, sądząc po e-mailach. Jak długo osoba może nie zasnąć? Pytanie zawisło w powietrzu. Ethan wjechał na przedmieścia i zawrócił samochód na Depot Road. Znak ograniczenia prędkości do 25 mil. Na zakręcie drogi wydawał się biały jak stara kość. Ethan skręcił z Sycamore Street. Trawnik przed domem numer 8 porośnięty był bardzo wysoką trawą. Tak wysoki, jakby był nietknięty przez... Jak długo można nie spać? Ethan pomyślał, że prawdopodobnie pada deszcz. Niewiele pamiętał z minionego tygodnia, ale był prawie pewien co do deszczu. Nawet teraz ziemia pod stopami była nadal wilgotna i sprężysta. Tak, to musi być deszcz. Wilgotność sprawia, że trawa rośnie szybciej. Kiedy wysiadł z samochodu, cień oderwał się od drzew w pobliżu domu. Ethan zesztywniał, po czym chwilę później się uspokoił. Postać szybko odeszła wąską betonową ścieżką. Tylko przechodzień. Ethan patrzył, jak odchodzi. Żwir pod jego butami ustąpił miejsca betonowi. Ethan przeszedł obok rozległej cykuty pokrytej rozetami małych białych kwiatków. Krzew sięgał do połowy uda. Wszystkie okna były ciemne, nigdzie nie ma świateł. Dom stał trochę dalej, w
Ciemny, cichy i nieruchomy jak sama noc. Prawie tak, jakby dom spał wraz z gospodarzem. Przez chwilę Ethan poczuł się głupio i miał zawrócić do samochodu, ale mimo wszystko został. Został zaproszony. Nie, to nie to. Wezwano go na pomoc. Może on i jego przyjaciel byliby trochę zbyt zestresowani i to wszystko. Wywołane zaburzenia urojeniowe, w całej okazałości. Może Ethan był zesperowany, by być potrzebny, więc skorzystał z okazji, by być czyimś wybawcą. Być może jego nieszczęsny przyjaciel w końcu zasnął i przeszkadzanie mu było ogólnie złą decyzją. Cóż, Ethan był z tym w porządku. Chciał się tylko upewnić, że wszystko jest w porządku. Ethan mocno zapukał do drzwi. Nikt nie odpowiedział. Ani za pierwszym, ani za trzecim. W żadnym z pokoju nie zapaliły się jakiekolwiek światła, a za drzwiami nie było słychać żadnego dźwięku. Jedno z okien na drugim piętrze było otwarte. Ethan odsunął się od werandy i próbował lepiej przyjrzeć się. Żadnego ruchu. Dom spał, a sen przypominał ospałość. Sam Ethan pomyślał, że może śni. Ale jeśli dwoje ludzi ma ten sam sen, czy różni się on od rzeczywistości? Powoli, jakby to naprawdę był sen, Ethan podszedł do doniczki z kwiatkami, o której wspomniał mail i wyjął zapasowy klucz z ukrycia. Równie wolno udał się do drzwi. Klucz zagrzechotał 3 razy w zamku i drzwi zniknęły w ciemności. U szczytu schodów prowadzących na piętro siedział kot. Ethan próbował go zawołać, ale kot się nie poruszył, wciąż obserwując go jasnymi, okrągłymi oczami. Ethan pogrążył się w ciemności domu. Ciemność i smród, które tutaj były, prawie takie same. Zapach. Nieznośnie tłusty, bardzo gęsty, owinął dom duszącym całunem. Ethan starał się nie myśleć o tym, skąd to pochodzi. Zamiast tego pomyślał o Selene, a raczej o jej mrocznej odpowiedniczce Hekate. Starożytni Grecy wierzyli, że pojawia się ona w postaci psa. Ale psy zostały jej poświęcone, prawda? Lepiej włącz światło. Naprawdę byłoby lepiej, ale Ethan nie mógł zebrać się na dość odwagi, żeby to zrobić. Psy są naturalnym wrogiem kotów. Światło jest naturalnym wrogiem ciemności. Życie jest naturalnym wrogiem śmierci. A jakie życzenie może być bardziej naturalne niż chęć zniszczenia wroga? Ethan się o coś potknął. Spojrzał w dół. O, shit. Z zablotu kuchennego wystawała dłoń, poczerniała i spuchnięta. Oczywiście Ethan zobaczyłby więcej, gdyby miał latarkę. Jakimś cudem Ethan nie był zaskoczony. Jakby to on, a nie jego przyjaciel, którego już dawno pogodził się ze swoim losem. Otrzymałeś powiadomienie o wygaśnięciu twojego życia. Nagle dotarło do niego. Szaleństwo, klątwa i śmierć są zaraźliwe. I nie jest to przesąd mrocznego wieku, ale rzeczywiste prawo rzeczywistości. Selene, Hekate, Artemis. Szaleństwo, klątwa i śmierć. Oto dokładna odpowiedź. Tak dokładna, jak to tylko możliwe. Odpowiedź ma 3 twarze. A on sam chciał przyjrzeć się każdej z nich. Ding. To był dźwięk tłoczonego szkła w holu, ale to nie był dźwięk rozbitego okna. Żarówki. Ktoś po kolei rozwalał żarówki kijem. Dźwięk był coraz bliżej. Ethan zamknął oczy. Dobranoc. O!
Zakończenie 6 z 6. No dobra. Czyli ten ending dotyczył. Poczekajcie, ja chcę zobaczyć sobie, czy my coś nie pominęliśmy. Sobie to szybko zeskipuję. Bo nie jestem pewien, czy czegoś nie pominąłem. Dobra, tu jedziemy. Bo tutaj dwa razy kliknąłem. Tutaj przy tym good night. Chcę zobaczyć, czy przypadkiem czegoś nie porozwalałem. Nie. Aha, no dobra. Czyli to był ending. Trochę go nie rozumiem. Przecież no nie no. Hekate Selen Artemis. Czy nie, Selen Hekate Artemis. O. To były 3 twarze naszej klątwy, czy klątwy, naszego zdarzenia. Dobra, nie wtrącamy się. Na górnej wardze pojawił się pot. Ethan zamknął oczy. Nie. Ethan powiedział to za zdecydowaną jasnością. Wszystkie kolejne słowa, które wyszły z jego ust, były coraz cichsze, aż jego usta poruszały się bez wdzięku. Nie. Przepraszam. Nie mogę pomóc. Tak mi przykro. Naprawdę było mu przykro. Przepraszam za swoje poprzednie życie. Przepraszam za siebie, rozpaczliwie do tego stopnia, że jego żołądek ścisnął się z bolesnym skurczem. Przepraszam za Hope. Przepraszam za biednego pisarza, którego wciągnięto głęboko w zimny wir ciemności. Ale... co on, Ethan, mógł zrobić przeciwko tej ciemności? Zawiódł. Może miał umiejętności, aby uzyskać wymagane odpowiedzi, ale były one zbyt głęboko zakopane. Na tej głębokości woda zrobiła się czarna jak smoła, a w tej czerni były rzeczy, których nazw Ethan nawet nie znał. Nie chciał znać. Wziął głęboki oddech, jakby rzeczywiście miał zanurkować. Następnie usunął wiadomość e-mail. O! Wiadomość z tytułem bez tytułu zniknął w ciemnej wirze. Szalone, przerażone prośby o pomoc zostały wymazane, nie pozostawiając śladu, jakoby nigdy nie istniały. Nie, to nie jest tak. Hope powiedziała mu kiedyś, to był zły czas dla Ethana, żeby to sobie przypomnieć, że informacje w internecie tak naprawdę nie znikają po kliknięciu usuń. Najczęściej pozostają gdzieś na serwerach, a ty po prostu tracisz do nich dostęp. Odwracasz lustro do ściany i udajesz, że to twoja fantazja. W odbiciu nie było nic złego. W takim razie cichy krzyk nie zniknął. Jest po prostu uwięziony. Uwięziony tam, gdzie nikt tego nie słyszy. Tak mi przykro. Ethan zakrył twarz dłońmi. Lustro na ścianie ciemnej łazienki Ethana odbijało zamknięte drzwi. Ethan i Hope rozwiedli się 3 miesiące później. Nigdy nie rozmawiali o wszystkim, co się wydarzyło. Ale co się właściwie wydarzyło? Czasem okropności, których doświadczyłeś, wymazują się z pamięci, blakną albo słabną. Takie mechanizmy obronne ludzkiej psychiki. Tata cię kocha i nigdy nie stało cicho u przodu twojego łóżka, z jakiegoś powodu ściskając poduszkę w dłoniach. Dziwny tekst. Kiedy miałeś 8 lat, wujek Jeremy nie zabrał cię za stodołę. Niczego ci nie pokazał, ani nie kazał ci nic pokazywać. Stara peruka babci nie ma i nigdy nie miała długich, pajęczych nóg. Psychika Ethana znacznie ucierpiała, ale nadal grała zgodnie z zasadami.
Miał prostych, spójnych wyjaśnień i wiedział, gdzie je zdobyć. Laura Stein była wyspą jasności i zdrowego rozsądku, a okropności, jakie odkrył Ethan, znikają z pamięci znacznie lepiej, jeśli rozbijesz je na faliczne symbole. Ethan żałował, że nie zaczął wcześniej terapii. Kto wie, może większość z tego koszmaru można byłoby uniknąć. Policja nigdy nie dowiedziała się, co się stało, ale nawet niezdarne wersje pasowały do Ethana znacznie lepiej, niż to, co zapamiętał. Rzekomo zapamiętał. Tydzień po tygodniu Ethan czuł się, jakby stopniowo wracał do zdrowia. Oczywiście musiał zrezygnować z kariery niezależnego konsultanta na rzecz bardziej przewidywalnej pracy biurowej, ale przynajmniej miał pieniądze na odpowiednią terapię. W pewnym momencie wydarzył się mały incydent. Dr. Stein wyprowadziła elektroniczny system rejestracji. Podobnie jak w przypadku większości elektronicznych systemów rejestracji, w drugim lub trzecim tygodniu coś poszło nie tak. Okazało się, że trzy osoby były umówione w tym samym przedziale czasowym. Pan Queens, pan Harrison i pani Mirles. Na początku spotkania wydawało się niezręcznie, ale napięcie zaskakująco szybko opadło. Z obopólną zgodą pan Queens jako pierwszy udał się do gabinetu dr Stein. Ethan i Hope zostali sami na kanapie. Oboje uśmiechali się, trochę spięci, ale ogólnie byli szczęśliwi. Jak się tak spotkali, postanowili wyjść na kawę i porozmawiać o różnych rzeczach, bo dawno nie rozmawiali. W pewnym momencie zdecydowali się nawet trzymać za ręce. Następnego dnia prawie w ogóle nie mieli otwartych oczu. Wyglądali jak Chińczyki, gdyż udało im się spać najwyżej przez 3 godziny. I to było nieuniknione, ponieważ w związku zawsze trzeba coś poświęcić. Kto to był? Hope pochyliła się nad podłokietkiem sofy i spojrzała na Ethana z zaciekawieniem. Wzruszył ramionami. Agencja literacka. Jedna z nielicznych, przed którymi jeszcze się nie zhańbiłem. Szukają dość trudnego faceta, który byłby ich konsultantem historycznym. Harmonogram pracy obejmuje cały dzień, większość nocy, 7 dni w tygodniu. Więc co im powiedziałeś? Że jestem szczęśliwie zatrudnionym pracownikiem biurowym i serdecznie lubię chłodniejszą wodę. Czy ty mówisz poważnie? Ethan, nie wygłupiaj się. Oboje wiemy, że to jest twoje prawdziwe powołanie. Rozumiem, że taka praca zajmuje dużo czasu, ale możesz rzucić pracę biurową i... Mógłbym, ale nie chcę. Teraz jest moja kolej, żeby sprowadzić mamuta do jaskini. A co z twoim powołaniem? Wiem dobrze, jak ciężko pracowałaś, aby ten twój program mógł przetrwać. Kto zrobi Tindera dla bezdomnych kotów, jeśli nie ty? Cóż, w rzeczywistości w naszej bazie danych znajduje się wiele różnych zwierząt. Zdziwiłbyś się. Ostatnio ktoś zarezerwował mini świnkę. Mini świnie? Jak prawdziwa świnia, ale przenośna? Cóż, w pewnym sensie. Część mini oznacza 100 funtów zamiast starych dobrych 60. Ludzie szaleją na punkcie uroczych zdjęć prosiąt i myślą, że to wszystko, ale w rzeczywistości... Chwileczkę. Nie próbuj zmieniać tematu. Nawet o tym nie myślałem. Obesknęła marszcząc brwi. Nie chcę, żebyś porzucił swoje marzenie. Z niczego nie rezygnuję. Zresztą rozumiem, że panna Mills nie poślubi zwykłego urzędnika. Nie wiem, jakoś mi język dzisiaj chodzi. Ale mam plan. No weź. Mała poduszka na sofie uderzyła Ethana w policzek. Hope starała się wyglądać poważnie, ale była zbyt zadowolona, żeby to zrobić. Poza tym płonęła ciekawością. Jaki masz plan? Piszę książkę. O mitologii. Wow.
Więc teraz jesteś nie tylko popularnym konsultantem historycznym, ale także utalentowanym pisarzem. Chyba zacznę się przyzwyczaić do tej myśli. I tam uśmiechnął się. Coś w tym rodzaju, tak. A o czym jest twój przyszły bestseller? Bob wydawało się, tylko przez krótką chwilę, że oczy Ethana były okrągłe i błyszczące jak czarna masa perłowa. To niczni bogowie starożytnej Grecji. Open Nightmare. Zakończenie 4 z 6. Obrazki trochę jak Spirenhanger, nie uważacie? Hotel Niebieskie Światła. Chcesz zawrócić? Len Apoptosis. Dobra, domenu głównego, moi drodzy. Zapytacie czemu? Wyskunki, co tu się dzieje? What? Co tu się odjanie Pawla? Słuchajcie, bo to nie to. Program telewizyjny. Co nam tu wyskoczy? Diabeł jest zrobiony z gliny i zupy pomidorowej, dokładnie tak jak każda istota. Wywiad z diabłem. Robi się późno i wtedy nadchodzę. Podaję zupę pomidorową. Kiedyś podawała inne rzeczy. Jestem w zupie pomidorowej. Oboje jedzą zupę pomidorową i wtedy nadchodzę. Jak zrobić zupę pomidorową? W pewnym momencie musieli usunąć jej paznokieć. Wypadek w fabryce. Zgubiła się. To jest legalne, ale wciąż bolesne. Diabeł pochodzi z małych pęknięć. Tego nie mówią ci w szkole. Nie masz czasu na gotowanie? Mamy odpowiedź na półce. Zupa pomidorowa. Ze świeżych pomidorów oraz... Chciałbym, żebyś się nigdy nie urodził. Pamiętam jej twarz. Gdzie jest Timo? Poszukajmy go razem. Może jest na drzewie i goni ptaki? Nie, nie widzę go. Może jest w trzcinach i obserwuje ryby? Nie i nie. Poszukajmy gdzieś indziej. Może leży na poboczu pod niebieską plastikową torbą? Nie ma go tam, nie ma go tam, nie ma go tam, nie ma go tam. Nie ma go tam, 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 nie on tam jest. Nie ma go tam, 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 on tam jest. Nie ma go tam, nie ma go tam, nie ma go tam, nie ma go tam, on tam jest. Nie ma go tam, nie ma go tam, nie ma go tam, nie ma go tam. Warunki miłości. Co ty zrobiłeś? Chciałem cię uratować. Chciałem ocalić nas oboje. Ty głupcze. Prawda. Ale po prostu nie mogę cię stracić. Już za późno.
Nigdy nie jest za późno, dopóki mamy siebie nawzajem. Och, Heliach! Warunki miłości. Diabeł jest zrobiony z gliny i zupy pomidorowej, dokładnie tak jak każda istota. Powtarza? Tak, to już się powtarza, okej. 85%? Dobrze, to widziałem. 8 października. Dostałem 1 za esej. Mama będzie zła. Kierowca autobusu powiedział, że nic się nie stało i że powinienem się nie przejmować. Jest miły, ale i tak wolałbym 3. Mam nadzieję, że mama nie jest zbyt... 24 kwietnia. Nikt nie przyszedł na moje przyjęcie urodzinowe oprócz moich przyjaciół i Timo. Mama powiedziała, że jak dorosnę, znajdę prawdziwych przyjaciół. Moi przyjaciele są prawdziwi, ale i tak chciałbym mieć z kim spędzać czas. Chyba będę musiał trochę poczekać. Pada deszcz. 11 czerwca. Miałem dziś bardzo dziwny sen. Mam nadzieję, że czuję się w porządku. Pójdę go poszukać. Bo chyba jest Timo. Powinienem był zamknąć to cholerne okno. 3 maja. Mama dziwnie się zachowuje i śmiesznie pachnie. Cały czas mówi, że mnie kocha, ale jestem trochę... Kiedy ona taka jest? 15 grudnia. D, skrót od dupek, przyniósł do szkoły pluszowego kota i zostawił go na moim biurku. Uważa, że to zabawne. Wszyscy myślą, że to zabawne. Nienawidzę wszystkich. Okej. 86,4%. No ciekawe, ile nam jeszcze tutaj zostało takiego, wiecie, istotnego wyboru. Dobra. Klikajmy. Oczywiście wczytaj. Czytaj. Nie da się wczytać. Okej. Chyba z diabłem, jak zrobić z pomidorową, to widzę, że mamy rzeczy, które już odblokowaliśmy. Wesoła kraina słów. Snów, przepraszam. Coś, co wszyscy kochają. Szczęśliwy świat marzeń. Każdy kocha zupę pomidorową. Zupa pomidorowa to ulubione jedzenie diabła. To przypomina mi dom. Eliach nie lubi zupy pomidorowej. Każdy kocha zupę pomidorową. Dobra, ale czemu to się nie zaznacza? Ciekawe. Zostało nam teoretycznie. Wszyscy tej... A, nie, przepraszam. Jesteś ściekiem, Ethan. Okej. Rozumiem, że jeszcze jest... test awaryjny, jakość parapetu. Okej. Nie wiem, co z tym chodzi, ale okej. Właśnie, jest jeszcze 2. Zobacz, teraz się odznaczyło. Jak zrobić zupę? Melodramat, zrobiony prezent. Oho. Widzę 4. Plus tutaj 3. Tu już mamy 7. 13. 12, przepraszam. To jest 5. 12 zakończeń jeszcze mamy. To sporo. Bo mamy jeszcze sporo tego. No okej. Dobra. Spróbujmy sobie to wczytać. Tak. Mamy niezapisany postęp. I co my wtedy osiągnęliśmy, bo już nie pamiętam. Jakieś pytania? Cztery. 7. Patrzyłem, ale tu się chyba nie pozapisywały te nasze przeszukane. I nie pamiętam, nie zbliżaj się do mnie, czy odciągnij ją od okna. Nie zbliżaj się chyba do mnie. Czekajcie, bo ja muszę sprawdzić... gdzie my wtedy skończyliśmy, bo się troszeczkę pogubiłem.
Troszeczkę się pogubiłem. To był 23 styczeń, ok. 15.55. No trochę tutaj to przeleciało. Tylko tak, chcę ogólnie sobie zobaczyć loga. Logi są tutaj. Gdzie to może być? Pytanie, jeśli chcesz odejść, to zrozumiem. To już było tutaj, on wtedy dzwonił na policję, z tego pamiętam. O, i ten mógł przysiąc, że cycki tej suki wystawały prosto przez okno. No właśnie. Więc teraz ją spróbujemy odciągnąć. Teraz odciągnijmy tą sukę. To było tu. Odciągnij ją od okna. Zatrzyma ją w tej chwili. Narzuci jej trochę rozsądku. I ten rzucił się do okna. Miał zamiar chwycić dziewczynę za ramię i wciągnąć ją głębiej do pokoju. Może zacisnąłby jej ramię znacznie mocniej niż to konieczne. Może obdarzyłby ją serdecznym potrząśnięciem, zanim ją wypuści. Ale nawet w stanie szaleńczej wściekłości nie zamierzał jej ukarać. Niech policja się tym zajmie. To w końcu ich praca. Co więcej, nie zamierzał na nią wejść całym ciałem, ściskając ją do szyby. Ale właśnie to zrobił. Ethan nie mógł sobie wytłumaczyć, jak to się stało. To było tak, jakby ktoś przesunął zegar do przodu i w brakującym okresie zastąpił akcję, którą zamierzał wykonać Ethan. Zrozumiał tylko, że jego prawa ręka już ściskała na goł pierś tej cholernej suki, a lewa była oparta o szybę. Za szkłem daleko w dole stała Hope. Ethan zobaczył jej twarz. Wiele by poświęcił, żeby tego nie widzieć, ale było tak, jakby ktoś wbrew jego woli pożyczył mu lornetkę teatralną. Oho. Ethan zobaczył, że niebieskie oczy Hope stają się szkliste, a jej usta otwierają się, jakby chciała coś powiedzieć, ale nie mogła znaleźć słów. Ty kupo gówna! Nie musiał nawet ściągać spodnie, ani podnosić rąbka jej sukienki. Wszystko to wydarzyło się samoistnie. Kiedy skończył, Hope już tam nie było. Jego płytki szalony oddech wyzbierał mu w piersi i po prostu nie mógł wrócić do normy. Czy nią przeleciał? Ethan płakał cicho i bez łez. A potem szyja dziewczyny obróciła się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, chrupiąc przez cały czas. Ethan pomyślał, że to sobie wyobraził, ale w tej chwili szyja znów się wykręciła. I znowu. Dziewczyna się roześmiała i zobaczył jej szeroki uśmiech tuż przed sobą, chociaż wciąż leżała brzuchem w dół na parapecie. Tym razem nie zakrywał już ust dłonią, więc Ethan zauważył, że jej zęby były długie i ostre. Jej kości chrzęściły, jej głowa kręciła się, podobnie jak pokrętło regulatora w aparacie, a jej twarze zmieniały się jedna po drugiej. Wszyscy się uśmiechali. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa. Trzy. Powietrze stało się gęste i mdłe. Ethan zachwiał się. Rozumiał, że albo zwymiotuje, albo zemdleje i nie był pewien, co dokładnie się stanie, aż w końcu wpadł w wyzbawczą ciemność. Gdy Ethan doszedł do siebie i przestał się kołysać w jednym miejscu, cicho zawodząc, natychmiast zadzwonił do Hope. Moi drodzy, ale to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał to z Shiro, a my się oczywiście widzimy
w następnych odcinkach Stellen Apoptosis. Trzymajcie się. Hej, hej.